Dziękuję. Kochani, pragnę was wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Mam wielką radość, że jestem tutaj dzisiaj z wami na tym nabożeństwie. Zbudowany jestem lekcją szkoły sobotniej, waszymi wypowiedziami. Zbudowany jestem treściami apelu ewangelizacyjnego, które żeście mówili o swoich doświadczeniach, o tym, jak Pan Bóg was prowadzi, jak wlewa radość w wasze serca za cudowne wydarzenia w rodzinach. Cieszę się, że macie to serce do misji, do dzielenia się Słowem Bożym. Drodzy bracia i drogie siostry, przywożę wam również pozdrowienia z mojego zboru bielskiego. Serdeczne pozdrowienia. Jeżeli to będzie waszą wolą, to zabiorę wasze do mojego zboru. Dziękuję, widzę wasze podniesione dłonie, także bardzo się cieszę. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Dziwne to wszystko. A tekst, który jest tekstem przewodnim do dzisiejszych rozważań, to list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wers 25, gdzie przeczytamy takie myśli. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, a to tym bardziej i lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Drodzy siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, ten tekst mówi nam o tym, że w miarę upływu czasu, w miarę zbliżania się do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa, do Jego momentu, powstanie pewien ruch, pewna myśl, że nie trzeba przychodzić na nabożeństwa, że nie trzeba się wspólnie zgromadzać, że można pozostać w domu. I tak naprawdę to dzisiejsze rozważanie jest kontynuacją rozważania, które wygłosiłem kilka lat temu, zatytułowanego „W jakim celu tu jesteś?”. Dlaczego ty i ja dzisiaj znaleźliśmy się na tym nabożeństwie? Co spowodowało, że w moim i twoim sercu powstała taka myśl, aby dzisiaj przyjść tutaj? Wówczas, gdy w czasie pierwszego owego rozważania skupialiśmy naszą uwagę na tym, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo, że nie jest to zbieg okoliczności, jak powiedziała siostra, że nie jest to jakiś kaprys, ale tak naprawdę Biblia nam objawia, że to Panu Bogu zależy na mnie i na tobie, że to Bóg zaprasza nas, że to Bóg nas prowadzi, a my możemy tylko zaakceptować Jego zaproszenie i przyjść i być tutaj. To Jego wolą jest, abyśmy ty i ja mieli zbawienie. On oddał za nas wszystko, jak mówiliśmy w lekcjach. Wszystko, czego naprawdę nie rozumiemy, zostawił wszystko z miłości do mnie i do ciebie. A my dzisiaj przychodzimy tutaj na to miejsce, aby wyrazić Mu wdzięczność, aby Mu podziękować. Dla wielu z nas jest to miejsce spotkania z Bogiem. On jest na pierwszym miejscu naszego spotkania. Możemy cieszyć się społecznością z Panem Bogiem, cieszyć się tym miejscem modlitwy, mieć radość w sercu, ale możemy również wyjść z tego spotkania zupełnie z innym nastawieniem. W jakim celu przychodzimy na to miejsce? Dzisiaj Bóg sowicie zastawił swój stół. Każdy, kto ma pragnienie spotkania się z Bogiem, nie wyjdzie stąd głodny. Każdy, kto ma pragnienie, może to pragnienie zostać zaspokojone przez Pana Boga. Nikt nie musi opuścić tego miejsca głodnym. Nikt nie musi opuścić tego miejsca z pragnieniem. Dlaczego ty i ja jesteśmy tutaj dzisiaj? Co sprawiło, że wybraliśmy to miejsce tego sobotniego poranka, aby przyjść tutaj? Czy odczuwamy głód? Czy mamy pragnienie? Dlaczego to rozważanie jest dziwne? No to dlatego, że jest wpisane w czasie pandemii. Od dłuższego czasu funkcjonujemy i żyjemy w świecie, w którym dotyczą nas liczne obostrzenia. Pandemia spowodowała, że rządy wprowadziły różnego rodzaju zakazy, nakazy obowiązujące wszystkich obywateli. Od, jak mówił brat Grzegorz, od całkowitego zamknięcia miejsc kultu, później przez stopniowe otworzenie miejsc związane z wielkością pomieszczenia,
No dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy pozostały nam z tych obostrzeń zakrywanie twarzy i nosa i utrzymywanie dystansu społecznego. Tak jak powiedziałem, te zasady obowiązują wszystkich obywateli każdego kraju. Ale niestety te wprowadzone zasady spowodowały, że w naszych zborach pojawiał się podział i pewien konflikt. Oto są osoby, które nie widzą żadnego problemu, aby przyjść na nabożeństwo w maseczce. Chociaż nie jest to przyjemne może. Może jest to uciążliwe. Ale są również takie osoby, które nie chcą tego robić. Oczywiście każdy z nas ma swoją wolę wyboru. Każdy może pozostać przy swoim zdaniu. I tak można przyjść na nabożeństwo, dostosować się do pewnych obostrzeń. Ale można również pozostać w domu i w domowej modlitwie podziękować Panu Bogu. Może wysłuchać jakiegoś nabożeństwa, które jest transmitowane. Ale znowu, jak to z nami ludźmi, pojawia się pewien problem. I z przykrością muszę powiedzieć, kochani, że wielokrotnie za noszenie maseczki zostałem zaatakowany, obrażony. I może nie jest to tylko moja przypadłość. Odmówiono mi wiary. Powiedziano, jak to jest, bracie, wiary nie masz? Maseczkę nosisz. Nazwano mnie więcej, nazwano mnie głupcem, który przyjmuje światowy spisek i podąża za człowiekiem. A wreszcie ostatnio usłyszałem, że ci, którzy noszą maseczki, są nienormalnymi ludźmi. Dlatego powiem wam, że mam po części dość. Dość pewnych oskarżeń. W jakim celu przychodzę na to miejsce? Czy jest to moje spotkanie z Bogiem? Spotkanie z moim Panem? Przyszłem tutaj, aby Mu podziękować? A może przyszedłem tutaj, aby się spotkać z moimi adwersarzami? Przepraszam, że jest to smutne, ale często na korytarzu naszych sal nabożeństw słyszę teraz tylko jeden temat. Nosić czy nie nosić maseczkę? Zastanawiam się, jak dzisiaj podziały nasze rozmowy o Bogu, o ratowaniu, o misji. Dlaczego często miejsca naszych nabożeństw mają się stać areną walki i często ataków na siostrę i brata? Wiecie, dla wielu z nas ten tydzień to był ciężki tydzień. Mieliśmy trudne doświadczenia. Może były takie doświadczenia, które wyciskały nam łzy i na kolanach modliliśmy się i prosiliśmy Pana Boga o mądrość, o prowadzenie, o przetrwanie w czasie próby. I przychodzimy tutaj, bo pragniemy spokoju, pragniemy rozmowy z Bogiem, pragniemy wyciszyć swoje emocje, pragniemy usłyszeć od Pana Boga rady, aby ten następny tydzień moglibyśmy znów przeżyć w Jego obecności. Cieszę się, że nasze domy modlitwy są otwarte, że jest to miejsce, gdzie możemy przyjść i wyrazić swą wdzięczność Panu. Ale smucę się, kochani, z wypowiedzi niektórych braci i sióstr, które są kierowane pod moim adresem. Zastanawiam się, do czego to wszystko nas prowadzi, do jakiego miejsca. Że zamiast czuć się zjednoczonymi w modlitwie, teraz sami się wspierać, radzić, szanować, to czy skrawek materiału na naszej twarzy lub jej brak ma nam odebrać naszą wspólnotę? Osobiście uważam, że jest to zły kierunek. I w najlepszym przypadku będzie prowadził tylko do wzbicia się w pychę i traktowania drugiego człowieka jako gorszego od siebie. Ja będę lepszym. A czasami traktowania go z pogardą, na którą nie zasługuje i nie zasłużył. Dzisiaj wspominany w lekcji szkoły sobotniej apostoł Paweł wzywał naśladowców Jezusa Chrystusa do wzajemnego poszanowania. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 10 przeczytamy słowa
miłością braterską. Jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Miłością braterską jedni drugich miłujcie i wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu sobie szacunku. A gdzie się to podziało w naszych relacjach? Szanujemy się nawzajem? Gdzie owa szczera miłość do brata i siostry? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego przyszłeś na to miejsce? Przyszedłeś posłuchać tego, co mówi do ciebie Pan Bóg? Przyszedłeś wyciszyć swoje emocje? Czy przyświeca ci inny cel? W Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale, wersetach 9 po 14, znajdziemy historię dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni. Dwóch grzeszników, którzy pragnęli spotkania z Bogiem, pragnęli się modlić. 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Pozwólcie, że przeczytamy tą krótką historię. Od wersetu 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści i cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego mienia. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Można przyjść na nabożeństwo, można przyjść do kościoła, ale z zupełnie inną motywacją. I Pan Jezus przedstawia tutaj historię dwóch ludzi i dwóch krańcowo odmiennych motywacji. Gdy celnik przyszedł z pragnieniem pojednania, przebaczenia, gdy jego postawa na to wskazywała, drugi przyszedł ze swoimi racjami, ze swoimi opiniami, które uczyniły z niego pyszałka. Czuł się wartościowy, czuł się lepszy. I wiecie, on odszedł z tego nabożeństwa, z tej świątyni, przekonany o swojej wartości i wyższości. Ale jak Pan Jezus powiedział, odszedł bez usprawiedliwienia. Nie otrzymał pojednania, nie otrzymał przebaczenia, bo też wcale to nie było jego celem. Ale jak przyszedł w celnik? Jak on przyszedł na tamto miejsce? Jak on był skupiony, jak on miał świadomość tego, kim jest i kim jest Bóg? Jego przyjściu towarzyszył pewien cel. On chciał się ukorzyć i pojednać przed Bogiem. Wiecie, może przyszedł brudny, może przyszedł w łachmanach, ale nie było to ważne. Ważne było to, że chce się spotkać ze swoim Bogiem. Pan Jezus, wskazując na celnika, pochwalił tą postawę. I on mówi, ten człowiek odszedł usprawiedliwiony. On przyszedł z pragnieniem w sercu, pragnieniem pojednania. On przyszedł, aby żalić się przed Panem Bogiem, aby przeprosić. I dzisiaj każdy z nas, kto przyjdzie na to miejsce w taki sposób, przyjdzie przed Boży tron, może liczyć na Bożą wyrozumiałość, na Boże przebaczenie. Tak jak powiedziałem, nie musi stąd wyjść głodny. Nie musi stąd wyjść spragniony. Pan Bóg chwali postawę celnika, postawę pokory. Biblia mówi o nim, że on nawet oczu nie podnosił, że był taki skulony. On nie rozglądał się na bok. Pewnie mu nawet na myśl nie przyszło, aby kogoś skrytykować.
za wygląd, za szatę. A ty i ja, dlaczego tu przyszliśmy? W naszych lekcjach jest cytat z książki Życie Jezusa. Zdawkowe rozmowy o religii oraz modlitwa, której nie towarzyszy głód duszy i żywa wiara, nie są do niczego przydatne. Formalna wiara w Chrystusa, która uznaje w Nim jedynie Zbawiciela świata, nigdy nie przynosi uzdrowienia duszy. Wiara w zbawienie nie jest wyłącznie rozumowym podejściem do prawdy. Nie wystarczy wierzyć w wieści o Chrystusie. Musimy wierzyć w Niego. Jedyna wiara, która przynosi nam korzyści, to ta, która uznaje Go za osobistego Zbawiciela i przywłaszcza sobie Jego zasługi. Jeszcze raz powtórzę, zdawkowe rozmowy o religii oraz modlitwa, której nie towarzyszy głód duszy i żywa wiara, są do niczego nieprzydatne. Może czasami nam się wydawać, że przyjście na nabożeństwo, że modlitwa dopełniają jakichś naszych obowiązków. Pan Bóg mówi, że tej wiarze musi towarzyszyć głód, głód spotkania z Chrystusem, pragnienie życia z Nim. Dziś z tego nabożeństwa i z każdego kolejnego możemy wyjść jak ów celnik, ale możemy wyjść jak faryzeusz. Nasze serce nadal będzie zimne jak głaz i twarde jak skała. I dalej nic nie będziemy rozumieć z Ewangelii. Pragnąłbym, aby miejsca naszych spotkań były miejscami nabożeństw, żeby przestały być areną walki i dyskusji i obrażania kogokolwiek. Mógłbym opowiadać o osobie, która przyjeżdżała na nabożeństwo 1,5 godziny wcześniej, siadała i otwierała Biblię i w cichości swojego serca czekała na rozpoczęcie nabożeństwa. Bo takie miała pragnienie. Mógłbym opowiedzieć wam o bracie, który w taką pogodę jak dzisiaj, deszczową, przemierzał ponad 20 kilometrów na rowerze, żeby się znaleźć wśród braci i sióstr. Wiem, kochani, że jesteśmy rodziną, bo to podkreślamy. W rodzinie się ranimy, ale też możemy sobie wybaczać. Czasami możemy się zagalopować, ale też jest czas, aby się może cofnąć. I znów nawiążę do pewnych wypowiedzi z lekcji, do tego, jak Ewangelia zmieniła ludzi, którzy ją otrzymali. Tym przykładem zmiany są apostołowie, którzy ze synów gromu stali się apostołami miłości. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, w wersecie 12, pisze o miłości, jaką ma do braci, do sióstr w wierze. Was zaś niech napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. W liście do Filipian, w 1 rozdziale, w wersecie 8, przeczytamy: albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I wreszcie list do Rzymian, 13 rozdział, wers 8, który mówi o tym, że jesteśmy dłużnikami. Dłużnikami siebie nawzajem. Nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Albowiem kto miłuje bliźniego, ten zakon wypełnił. Naszą powinnością jest miłość wzajemna. Pozwólcie, kochani, że odniosę się do tych trzech oskarżeń, które w jakiś sposób uderzały i uderzają we mnie, a może i w was. Brak wiary ci, bracie. Co wiary ci brakuje? To jest poważne oskarżenie. Jak strasznie to brzmi, rozumiem, że osoba, która to wypowiada, może szczycić się tą wielką wiarą. Ale ja pytam, od kiedy noszenie maseczki jest oznaką braku wiary lub jej nieposiadania. Kiedy to się stało, że w ten sposób możemy odróżnić człowieka wiary
od człowieka, który tej wiary nie posiada. Wiecie, z historii Izraela dowiadujemy się, że gdy Izrael wszedł przez pustynię, w pewnym momencie był kąsany przez węże. I Pan Bóg przygotował dla nich lekarstwo. Tym lekarstwem było spojrzenie na miedzianego węża zawieszonego na drzewie. Jakie było medyczne uzasadnienie tej? Żadne, prawda? Jeżeli spojrzałeś, jeśli zaufałeś Panu Bogu, żyłeś. I tak sobie wtedy myślę, ile osób postanowiło nie skorzystać z tej rady? Ile osób powiedziało, ale ja mam wiarę i nie przyjmę tego zalecenia Bożego. Dlatego pytam, czy noszenie maseczki jest oznaką wiary czy jej braku? I czy można komukolwiek w ten sposób postawić taki zarzut? Jednym z ludzi, który nam jest dobrze znany, jego historia, to, który jest niewątpliwie człowiekiem wiary, to Marcin Luther. On, który w czasach średniowiecza nie wahał się stanąć i bronić Ewangelii, bronić Biblii, bronić zrozumienia. Nie wahał się stanąć przeciwko wszystkiemu. Wygłosił pewne oświadczenie, które było wynikiem panującej w tym momencie zarazy dżumy. Pozwólcie, że przeczytam to oświadczenie. Ów Marcin Luther napisał tak. Będę prosił Boga, aby nas litościwie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym skażenia, które mogłoby przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg zechce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie, ale ja uczynię to, czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć, ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało, jak powiedziałem wcześniej. Taka wiara podoba się Bogu, ponieważ nie jest ani zuchwała, ani nierozsądna i nie kusi Boga. Nie pozwolę, aby w wyniku mojego zaniedbania komuś stała się krzywda. Ale jeśli Pan Bóg będzie mnie potrzebował, jeżeli ktokolwiek będzie mnie potrzebował, to pójdę śmiało. Odwiedzając niedawno zbór w Sandomierzu, rozmawialiśmy z naszą siostrą, która powiedziała, że gdy usłyszała wezwanie skierowane przez media, przez telewizję do tego, że potrzebują w szpitalu do pomocy, nie wahała się ani chwili. I poszła pomagać. I poszła służyć drugiemu człowiekowi. Jeśli nawet takie oświadczenia człowieka wiary nie robią na nas wrażenia, to otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział, wers 35. To już są słowa Pana Jezusa, który mówi, w jaki sposób można rozpoznać człowieka wiary i gdzie przebiega granica. 13 rozdział, wers 35. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, mówi: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus nie mówi o tym, że poznają nas, że znamy proroctwa i umiemy je wykładać. Nie mówi o tym, że nasze domy będą pięknie przyozdobione, a nam się będzie dobrze powodzić. Ale mówi, że tym wykładnikiem wiary w Chrystusa jest miłość. To wzajemny szacunek i wzajemna miłość definiują, czy jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Społeczność z Chrystusem nie będzie dla nikogo przykra, nie będzie poniżać drugiego człowieka. I tej miłości, kochani, nie da się nauczyć. Nie da się jej samemu wypracować. To miłość się zdobywa w relacji z Chrystusem. Ta miłość jest Bożym darem dla nas. I będzie ona widoczna w naszym usposobieniu, w naszej rozmowie, w naszym zachowaniu. I to jest to coś, co ma nas wyróżniać. Dlatego miejmy następnym razem to na uwadze, gdy komuś powie, że brakuje mu wiary. Kolejnym zarzutem, który został mi postawiony, to
Jestem baranem podążającym za wszystkimi, za ogólnoświatowym spiskiem. I znów zadam pytanie, czy człowiek staje się baranem, znaczy głupcem, dlatego że podejmuje świadome wybory i decyzje? Czy dlatego, że nie przekonują mnie retoryka szarlatanów z internetu, niesprawdzonych informacji, sensacji nie mających żadnego odniesienia do rzeczywistości, ktoś ma w ten sposób powód do obrażania i wyzywania ludzi od głupców? Czy nie czytaliśmy Ewangelii Mateusza i słów Pana Jezusa z 5 rozdziału 22 wersetu, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny? Jesteśmy bombardowani różnymi teoriami spiskowymi. Tak bardzo, że często zaczynamy nimi żyć. Są ludzie, którzy wszędzie widzą spiski. Wszędzie dostrzegają ludzi, którzy działają na rzecz, na korzyść jakiejś grupy ludzi. Wszystko to nieprawda. I co ciekawe, mówią, że posiadają wiadomości z drugiej ręki. I one są prawdziwe. I one powinny stać się podstawą mojego i twojego postępowania. A jeśli nie wierzysz, toś głupiec. Od kiedy przestaliśmy ufać lekarzom, uczonym? Od kiedy bardziej liczy się dla nas zdanie sąsiadki spotkanej w warzywniaku, której ktoś powiedział, że podobno? Ileż tych teorii? Pewien obrazek, który gdzieś widziałem, wzywał do uczenia się fizyki, chemii. Ale ludzie mówią, ale po co mi to? Do niczego tego nie potrzebuję. A kilka lat później sieć masztów 5G wysyła zabójcze promieniowanie. W szczepionkach będą mikrochipy, które będą miały za zadanie kontrolę mózgu. Ziemia jest płaska, bo widziałem na YouTubie. Jak łatwo nami manipulować. I znów odwołuję się do Ewangelii. Miłość wzajemną mieć będziecie. Jak traktujesz tych, którzy nie podzielają twojego poglądu? Głupcy? Barany? Myślę, że w tych wszystkich teoriach one mają jeden cel. Aby odciągnąć nas od sprawy najważniejszej, a skierować naszą uwagę na sprawy drugo, trzecio, a może i dziesięciorzędowe. Pragną zabrać nam naszą społeczność z Jezusem. I to się często udaje. Bo i nasze rozmowy nasiąkły tymi teoriami. Czy Jezus jest nadal w centrum naszej rozmowy? Czy stał się nim wirus? Wiecie, na Facebooku można obserwować aktywność wielu znajomych. Są tam bracia w wierze, którzy nie zamieszczają nic innego jak wspaniałe teksty o Chrystusie, o zbawieniu, teksty ze Słowa Bożego. Człowiek jak otwiera ich profil, czuje się zbudowany, te słowa trafiają. Ale z drugiej strony możemy spotkać braci, którzy nic innego nie robią, jak tylko zamieszczają informacje o koronawirusie i jakieś niesprawdzone informacje. A co ciekawe, kochani, to co się dzieje tam, zaczyna być przenoszone tutaj, do zboru. Niektórzy uczynili taką przeszkodę znoszenia maszteczek, że postanowili w ogóle nie przychodzić na nabożeństwo. Mówią, nie przyjdę, dopóki ten obowiązek będzie trwał. A jeżeli to pozostanie z nami na długie lata? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować ze wspólnoty zboru, kościoła, a powiem więcej, ze wspólnoty z Chrystusem? Chyba, że go tej wspólnoty nigdy nie miałem. Mówią, że oczekują prześladowań. A taka błaha sprawa ma zaważyć o ich losie? Jest jeszcze czas refleksji, czas zastanowienia się. Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń. Jak to się stało u niektórych zwyczajów? Czy ten skrawek materiału na naszej twarzy ma przeszkodzić mojej relacji z Bogiem? Na początku, gdy poznawaliśmy prawdę wraz, wtedy jeszcze z dziewczyną, obecnie żoną, wyjechaliśmy pewnego razu do Hiszpanii. Postanowiliśmy pójść na nabożeństwo, bo pragnęliśmy społeczności braci i sióstr.
Wiecie, gdy przeszliśmy na nabożeństwo, nie umieliśmy ani jednego słowa, ale wiecie, siedliśmy sobie gdzieś tam z tyłu, pragnęliśmy poczuć to, co, tą atmosferę spotkania z Bogiem. Po jakimś czasie wyszliśmy, nie rozumiejąc ani słowa, ale gdzieś tam poszliśmy i studiowaliśmy sobie na plaży tam Słowo Boże. Ale było to pragnienie spotkania, tą radość, jaką ma człowiek ze spotkania drugiego brata, siostry, że są osoby, które kochają Pana Boga, że są, aby przychodzą i oddają Mu cześć i chcą wyrazić Mu swoją wdzięczność. Wdzięczność ze zbawienia. Wdzięczność z tego, że co Chrystus dla nas dokonał. Dlaczego tu jesteś? Jedna z teorii spiskowych mówi, że to Bill Gates planuje zmniejszenie populacji ludzkiej. Zapytany niedawno, dlaczego przychodzę na nabożeństwo w Maseczce, wiecie, odpowiedziałem, że inna teoria mówi, że Bill Gates sprzedał system do monitorowania i rozpoznawania twarzy w Polsce. Że kamerują wszystkie ulice, wszystkie miejsca, że chcą zdobyć wszelkie informacje o człowieku. Gdzieś tam wzywano do jakiegoś, prawda, bojkotowania tego. No i w końcu zrozumiano, że jest na to rada, żeby nie doszło do tego właśnie tej inwigilacji, tego podporządkowania się owemu światowemu spiskowi, trzeba nosić maseczkę. Wtedy przestajemy być rozpoznawalni. Czasami możemy walczyć tą samą bronią. Nie wiem, kto ma rację. I trzeci punkt, kochani. Ludzie nienormalni. Zabolało mnie to. Jesteście nienormalni, bo nosicie maseczki. I znów zadaję to samo pytanie. Od kiedy ktoś dał mi prawo mówić o człowieku, że jest normalnym czy nienormalnym, uzależniając to od noszenia maseczki? Kiedy ktoś włożył w moje serce takie prawo, aby czuć się normalny w przeciwieństwie do owych nienormalnych? Od kiedy to mam prawo oskarżać, ubliżać, oczerniać, wyzywać? Kto dał mi takie upoważnienie? Od kiedy to czynienie przykrości drugiemu człowiekowi staje się świadectwem mojej wiary? Od kiedy stanie wśród tłumu szyderców stało się postawą chrześcijanina? Od kiedy szydzenie z ludzkiego strachu, z obawy, z przerażenia, bólu, lęku, zamiast okazania miłości, współczucia, wyrozumienia, jest oznaką mojego przywiązania do Jezusa? Czy tak zachowałby się Jezus? Czy wyszydziłby drugiego człowieka? Dlaczego tu dzisiaj przyszedłeś? Miłujesz Boga i bliźniego? Czy masz inną potrzebę? Czy w swoim sercu jest to pragnienie, które miał Dawid, które zapisał w Psalmie 122, w wersecie 1? Powiedział: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Mam w sercu wielką radość z tego, że mogłem przyjść na nabożeństwo. Czy wdzięczność, prośba, pragnienie powierzenia swoich losów Panu motywują cię do spotkania z Bogiem? Czy Bóg jest dla ciebie najważniejszy? Czy pragnę się uczyć od Niego? Pragnąłbym, aby to właśnie taka motywacja towarzyszyła nam na każdym naszym spotkaniu, na każdym naszym nabożeństwie, wywyższenie Jezusa. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, w 23 wersecie kierował słowa do ludzi, którzy uważali się za bardzo wierzących. Ludzi, którzy w tym czasie wydawało się nie ma, że nie ma lepszych na tym świecie. Jezus zaczyna te słowa mówiąc: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
Biada wam, że skupiacie się na tym, co zewnętrzne, a nie na tym, co w środku. Kochani, kolejnym problemem, który dotyka naszych zborów, jest problemem frekwencji. Takie dziwne słowo, ale ono mówi o tym, ile osób uczestniczy w nabożeństwie, a ilu brakuje. Jeśli zbór liczy 150 osób, a na nabożeństwo przychodzi 75, to znaczy, że połowy brakuje. Jaki jest powód tego stanu rzeczy? Zakładamy, kochani, pewnie ja w swoim sercu zakładam, że ta połowa zboru choruje. Połowa zboru jest chora. Chora fizycznie, może przez swój wiek nie mogła przyjść. Może jakiś wyjazd spowodował nieobecność. I może zabrzmi to głupio, ale cieszyłbym się, gdyby tak było. Gdyby czyjaś nieobecność tutaj na tym miejscu była spowodowana właśnie stanem zdrowia. Niestety, w większości przypadków mamy do czynienia z innym rodzajem choroby. Choroby duszy. Jest to często stan przewlekły, który w końcu prowadzi do śmierci. Jeśli nie zastosujemy leczenia, chory umrze. Jeśli nie zaaplikujemy lekarstwa, chory umrze. Tym ratunkiem jest Chrystus. Ale co robić wtedy, kiedy chory nie chce przyjąć lekarstwa? Co nam pozostaje jako wspólnocie braci i sióstr? Wiem, że Jezus dał nam moc. Moc modlitwy. Moc błagania za naszymi braćmi, których być może nie widzicie koło siebie, którzy razem z wami chodzili do domu modlitwy. Pytam, czy my z tej mocy, z tej możliwości, którą powierzył nam Pan Bóg, korzystamy? Czy wspominamy, czy wołamy do Pana? Pragnąłbym, aby każdy z nas, wiecie, patrząc na puste miejsca, wspomniał choć jedną osobę, która tu z nami to chodziła i zaczął w tej sprawie wołać do Pana Boga. Ale nie przez tydzień, dwa, ale aż zobaczy tą osobę na tym miejscu. To możemy zrobić. To możemy zrobić z miłości do brata i siostry. Możemy pozwolić Panu Bogu działać w szczególny sposób w ich życiu, aby oni znów znaleźli owo pragnienie, ową nadzieję, ową radość w Chrystusie. Bo choroba duszy odbiera radość z życia, przysłania Ewangelię i sprawia często, że jedynym kontaktem ze zborem staje się nazwisko na liście zborowej. Jak długo to może jeszcze trwać? Jak długo trzeba nas przekonywać? Jest są niesamowite słowa z Ewangelii Jana z 15 rozdziału wersetu 16. Słowa, które mówią nas o naszym powołaniu, ale one ukazują coś niesamowitego. 15 rozdział, wers 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, bo by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To nie myśmy wybrali Chrystusa. To Jezus wybrał nas. Myśmy zaakceptowali Jego zaproszenie. On nas powołał. Patrząc na obraz Bożej winnicy, Pan najmuje 150 pracowników do pracy. Dlaczego najął 150? Dlaczego w waszym zborze najął 100? Dlatego, że jest tyle pracy do wykonania. Tyle służby do wykonania. Przychodzi zabrać się do pracy, a oto okazuje się, że ze 150 przyszło 75. Wyobrażacie to sobie, że na zmianę do jakiegoś zakładu pracy zamiast 150 pracowników przychodzi 75? A co więcej, a ci, którzy przyszli, że
może spóźnieni. Zaprasza ich pan dyrektor, mówi: jak się cieszę, panie Arturze, że pan przyszedł na nabożeństwo, do pracy. Proszę sobie usiąść, może ciastko, może pani sekretarka zrobi jakąś herbatę. Przeżyliście jakąś taką sytuację? Bo ja jej nie przeżyłem. Najmując się do pracy, do służby, przyjmujemy jakieś zobowiązanie. No ale w tym momencie pracodawca mówi: no słuchajcie, no skoro przyszło was o połowę mniej, no to nie znaczy, że trzeba o połowę mniej pracy wykonać, prawda? Mówi: trzeba zakasać rękawy. No i dopełnić tej pracy, do której zostaliście, trzeba zrobić po prostu, każdy musi dwa razy więcej i dwa razy ciężej pracować. Ale w Bożej winnicy wtedy słychać jeszcze coś. Nagle słychać odkładanie grabi, łopat, nożyc. I oto 50 mówi, że oni nie przyszli tutaj pracować. Oni nie przyszli tutaj służyć. Myśmy przyszli zobaczyć, jak jest wykonywana praca. Myśmy przyszli ocenić, czy jest dobrze, czy źle. Myśmy przyszli podpowiedzieć, jak to powinno być zrobione. I jakże często, kochani, jesteśmy tymi osobami, którzy doradzają innym, jak to ma być zrobione, a sami nawet palcem nie chcą kiwnąć. Wszyscy lubimy komedie, a może nie, ale jednak z komedii polskich Sami Swoi, w której jest scena, jak Witja poszedł kupić kota, w końcu przyjeżdża na koniu. Pewnie to widzieliście tą scenę. Ale wcześniej Witja miał ujeździć konia, który był tam sprowadzony bodajże z Ameryki. Witja w pewnym momencie spada z tego konia. Jeden z gapiów mu podpowiada, mówi: chwyć mocniej, ściągnij go bardziej nogami, krócej trzymaj wędzidło. A Witja obraca się do tego człowieka i mówi: co mnie rady dajesz? Koniowi daj. To jest śmieszna scena. Co mnie rady dajesz? Daj koniowi. Tam pokaż, co potrafisz. Lubimy mieć rację, ale często nie lubimy pracować. Gdy w zborze jest czas służby, czas pracy, to niewielu ma czas, aby się tej służby podjąć. I mówią: ty wiesz, ile ja mam zmartwień? Ty wiesz, przez co ja teraz przechodzę? Można było zapytać, jak śmiesz w ogóle mnie pytać o coś takiegoś, żebym czymś wziął udział. I praca zostaje ukończenia kosztem niewielu osób. I wtedy, gdy zbliża się koniec lub jest zakończona, pojawiają się jak grzyby po deszczu ludzie, którzy wiedzieli, jak to powinno być zrobione. Zaczynają wytykać błędy, potknięcia, głupotę budujących. I może czasami mają nawet rację, że może coś mogło być lepiej. Czasami pozostawiają jakiś niesmak, zawiść, zazdrość. Do następnego razu. I przychodzi kolejne wezwanie i kolejna służba do podjęcia i sytuacja się powtarza. Wiesz, ile ja mam teraz problemów? Wiesz, że teraz nie mam na to czasu? I znów praca jest kontynuowana przez nielicznych. Przeważnie przez tych, którzy mają sielankowe życie, którzy nie mają żadnych problemów i trosk powszedniego dnia, którzy z reguły są osobami w pełni zdrowymi, mającymi zasobne konta, to oni się podejmują służby. A gdy coś się udaje zbudować kosztem wyrzeczeń, poświęcenia, gdy nie ustają w modlitwie, prosząc Boga o mądrość, o prowadzenie, o wytrwałość, i z Bożym błogosławieństwem udaje się doprowadzić dzieło do końca, osoby są dumne z tego, co się im udało uczynić. Oto jak grzyby po deszczu pojawiają się osoby, które wiedzą, jak to powinno być zrobione. I znów mają rady. Kim chcę być? Kim jestem? Tym, który porzuca dzieło? Tym, który daje rady? Czy tym, który służy i pracuje? Tym, który pozwala Panu Bogu używać i kierować sobą. Tym, który oddaje Panu Bogu swoje słabości, prosi o siłę
i prosi o zmianę. Tym, który doświadcza Boga w swoim życiu, czy tym, który jest chętny tylko do krytyki. Proszę, nic ode mnie nie oczekujcie. Ja teraz nie mam czasu. Fajnie tu przychodzić, ale mnie w nic nie angażujcie. Ja się nie nadaję. I praca spada na 25 osób, marnych i słabych, ale z tym jednym przeświadczeniem, że są sługami swojego Pana. I wiecie co? To oni otrzymują moc i pomoc. To oni zdobywają doświadczenia. To oni otrzymują kolejne talenty i wsparcie nieba. Bo praca musi być wykonana. Jeśli jestem sługą, to pracuję i służę. A jeśli jestem widzem, to czas to zmienić. Ktoś powiedział, i ja też to mówię, cieszę się z każdej osoby, która jest na nabożeństwie. Ale szczególnie cieszę się z przyjaciół, z gości, którzy przychodzą. Nie cieszę się jako siostry i bracia, że przychodzimy. Bo samo przychodzenie nic nie pomaga. My musimy zacieśniać relacje z Panem Bogiem. Musimy się stawać sługami, musimy budować wspólnie Boże dzieło. Nie możemy tutaj przychodzić tylko, aby być widzem. Miejsce naszego spotkania z Bogiem jest miejscem świętym. Czas dzisiejszego nabożeństwa to Boży czas. I czas, aby Bóg pozwolił i zmienił nasze nastawienie, nasze serca. Jedna z modlitw, którą niedawno przeczytałem, wyrażana jest takimi słowami: Boże, spraw, bym nie błagał nadaremnie. Zmieniaj świat, a zacznij ode mnie. Panie Boże, zmieniaj mnie. Zmień mnie tak, jak zmieniłeś apostołów, synów gromu, osoby miłujące drugiego człowieka. Osoby gotowe oddać życie dla drugiego. Osoby życzliwe i serdeczne, gotowe do pomocy. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy zbliżymy się do Pana Boga. A wtedy miejsce naszych nabożeństw znów będzie dla mnie i dla Ciebie miejsce modlitwy. Amen.